Serdecznie Państwa witam. Z tej strony znowu radny sejmiku Jacek Kotula. Stoimy znowu przed budynkiem Uniwersytetu Rzeszowskiego, który jest od 6 miesięcy właścicielem Szpitala Uniwersyteckiego. Kilka dni temu informowałem Państwu o wydarzeniach, jakie rozegrały się w tym szpitalu. I teraz ciąg dalszy, ponieważ jest echo medialne tamtej konferencji prasowej. Przychodzą nowe szczegóły, które są ujawniane przez media i dowiadujemy się, tak dla przypomnienia, że już 24 lipca został zwolniony szef Podkarpackiego Centrum Chirurgii Robotycznej, pan dr Wisz Paweł, przez dyrektora Ławińskiego, dyrektora tego szpitala uniwersyteckiego. I za to, że pan dr Wisz ujawnił i złożył do prokuratury doniesienie na bezprawne działania dyrektora Ławińskiego. I teraz dowiadujemy się, że śledztwo w tej sprawie prowadzi nie prokuratura w Rzeszowie, tylko prokuratura w Katowicach. I zastanawialiśmy się, dlaczego akurat prokuratura w Katowicach. Ano dlatego, że pan dr Wisz, twórca Podkarpackiego Centrum Chirurgii Robotycznej, złożył doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez dyrektora szpitala do prokuratury krajowej. I ta prokuratura krajowa widocznie uznała, że to są poważne zarzuty przez poważnego człowieka, więc nie dała tego do prokuratury rzeszowskiej, gdzie wiemy, jak na przykład toczy się sprawa z robotem Da Vinci i przetargiem, gdzie już 3 lata prokuratura rzeszowska wszystko tak robi, żeby zamieść pod dywan i nic nie wyjaśnić. Więc teraz tym bardziej, gdy robi to prokuratura w Katowicach, no zaczęło się jakieś zaniepokojenie władzy. Po raz pierwszy od 3 tygodni wyszedł z głębokiej nory, że tak powiem, pan marszałek Ortyl. Spiritus movens z całego przedsięwzięcia z robotyką na Podkarpaciu, który od wielu lat lobował za wprowadzeniem takiego robota, przypomnę, który kosztował 15-16 milionów złotych. I okazuje się teraz, że ten człowiek, który miał wykonywać tę operację robotem, został zwolniony przez powołanego przez pana Ortyla dyrektora szpitala uniwersyteckiego. Także no, widać, że no, pomiędzy sobą już się gryzą i to, co ja mówię od paru lat, no, wychodzi pomału na wierzch. I w ostatnim wydaniu Gazety Wyborczej, nawet dzisiejszym, pan zaniepokojony, pan marszałek Ortyl mówi tak: muszę porozmawiać z panem rektorem i z doktorem Wiszem o tym, co dalej. No moi drodzy, gdy zwalniany był profesor Krzysztof Gutkowski, dyrektor szpitala w Rzeszowie na Chopina, gdy zwalniany był pan doktor Partyka Mariusz, wojewódzki konsultant w dziedzinie endokrynologii dla całego Podkarpacia, gdy zwalniany byli cała gama lekarzy, neurologów i klinika cała neurologii. Wtedy ja jako radny i wielu jeszcze innych radnych w sejmiku apelowaliśmy do marszałka Ortyla: zrób pan coś z tym, nie niszcz pan szpitala. A co on opowiada wtedy? Nie, to jest sprawa dyrekcji. Nic, on jest, nie może się tam mieszać. To jest autonomiczna sprawa tamtej dyrekcji. My, nam nic do tego. Mi jako marszałkowi nie wolno się mieszać. No a tutaj nagle, gdy jego koledzy i przyjaciele, których on posprowadza do tego centrum, po prostu donoszą na siebie do prokuratury, zwalniają siebie nawzajem, no pan marszałek mówi, że musi porozmawiać z nimi. Także w związku z tym, właśnie w związku z taką no, bezprawną ingerencją marszałka, którego to już nie jest wcale szpital, wystosowałem kolejne pismo do pana rektora Czopka, gdzie pisze między innymi: od 2 dni opinia publiczna w Rzeszowie i na Podkarpaciu jest alarmowana przez media
o skandalicznych wydarzeniach, do których dochodzi w tym szpitalu uniwersyteckim. Przypomnę, że były już dyrektor Marek Wiater i obecny Janusz Ławiński od blisko 3 lat konsekwencje niszczą ten potencjał tego szpitala. Wyrzucili bez podania przyczyn profesora Gutkowskiego, kierownika kliniki gastroenterologii, wicedyrektora. Przypomnę, że profesor informował Sejmik 3 lata temu o skandalicznym łamaniu prawa w tym szpitalu, usuwaniu ze stanowisk kierowniczych z dnia na dzień zasłużonych lekarzy, niszczeniu dokumentów o wypłacie niezależnego wynagrodzenia za pracę lekarzowi, który tej pracy nie świadczył na rzecz szpitala. Pan dyrektor Ławiński wyrzucił bez podania przyczyn doktora nauk medycznych Mariusza Partykę. Doktor Ławiński wyrzucił wszystkich lekarzy neurologów, zlikwidował klinikę neurologii, a teraz słyszymy, że dyrektor Ławiński, Janusz, wyrzucił doktora Pawła Wisza, który jest, jak pisze jedna z gazet, był filarem chirurgii robotycznej na Podkarpaciu i kierownikiem Podkarpackiego Centrum Chirurgii Robotycznej w Szpitalu Uniwersyteckim, który podlega pod dyrektora Czopka, Sylwestra. Przypomnę, że to Władysław Zenon Ortyl, który od ponad 2 lat odpowiada za szpitale marszałkowskie, właśnie lobbował za wprowadzeniem robotów do tych szpitali. Kiedy dyrektorowie Wiater i Ławiński wyrzucali profesora czy doktora Partykę, pan Ortyl twierdził, że nic nie może zrobić, bo to suwerenna decyzja dyrektora szpitala i on jako marszałek nie może na te decyzje wpływać, bo to byłoby niezgodne z prawem. Biedny marszałek nie mógł wtedy nic zrobić. Dziwnym trafem dzisiaj na łamach gazety pan Ortyl twierdzi, że z niepokojem przyjął do wiadomości o zwolnieniu doktora Wisza, że musi porozmawiać z rektorem i z doktorem Wiszem. Zadaję zatem pytanie, dlaczego pan Ortyl nie był zaniepokojony, kiedy Wiater z Ławińskim ze szpitala wyrzucali wybitnych lekarzy, konsultantów wojewódzkich? Dlaczego wówczas nie rozmawiał z rektorem? Przecież zarówno pan profesor Gutkowski, jak i doktor Partyka byli i są nadal zasłużonymi, długoletnimi pracownikami Uniwersytetu Rzeszowskiego. Panie Ortyl, czy teraz w sprawie robotyki doktora Wisza rozmowy z rektorem i wywieranie presji na rektora czy dyrektora szpitala są zgodne z prawem? Przypomnę także, że pan Ortyl nie tylko, że wpływa na decyzję dyrektora Ławińskiego, kiedy ten w 2021 roku likwidował klinikę neurologii, ale publicznie lżył i obrażał lekarzy neurologów tej kliniki. Zespół kliniki neurologii przez wiele miesięcy z narażeniem życia pomagał chorym na COVID-19, a po zakończeniu pandemii Władysław Zenon Ortyl nagrodził lekarzy tej kliniki za trud i poświęcenie dla chorych. Była to jedyna i swoista nagroda. Stwierdził Ortyl wtedy, że pożal się Boże lekarze, pożal się Boże kliniki i że była to neurologia niższa niż w jednym szpitalu powiatowym i można powiedzieć, była wstydem szpitala. Tak mówi marszałek, 68-letni dziadziu, który jest jakimś tam z wykształcenia nauczycielem w technikum lotniczym. Pożal się Boże, panie marszałku. I do tej pory nie przeprosiłeś tych lekarzy. I po tych słowach właśnie Ławiński zlikwidował klinikę neurologii. I zwracam się na końcu tutaj do pana profesora. Magnificencjo, rektorze, senatorowie Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jak długo zamierzacie pozwalać na niszczenie tego szpitala? Izba przyjąć szpitala przestaje działać. Lekarze składają wypowiedzenia. W klinice urologii działania prowadzi prokuratura z Katowic, a prokuratura z Rzeszowa żąda wydania dokumentów z kliniki gastroenterologii. Prowadzi tam działania z artykułu 155 i 271 kodeksu karnego. Zobaczcie sobie, moi drodzy, jakie to są przepisy kodeksu. Ponadto dr Wisz zawiadamia prokuraturę krajową o naruszeniu prawa, których miał się dopuścić dyrektor Ławiński. Czego jeszcze trzeba, abyście w końcu wybudzili się z zatargu? Ja w dniu wczorajszym zawiadomiłem tą katowicką prokuraturę, która tu prowadzi te działania. Przypomnę, że ta katowicka prokuratura prowadziła działania przeciwko posłowi byłemu z PSL-u Buremu i całej tej aferze podkarpackiej. Dlatego pan Ortyl jest teraz zaniepokojony, bo nie prowadzi tego jego rzeszowska prokuratura. I dzisiaj po 3 latach od skandalicznego wyrzucenia ze szpitala profesora Krzysztofa Gutkowskiego, po licznych anonimach i pomówieniach, które kolportował pan Władysław Zenon Ortyl, wyłania się zatrważający obraz upadającego szpitala
I jedyna konkluzja. Pan profesor Gutkowski chciał ratować szpital przed tym, do czego dzisiaj doprowadzili Ortyl, Wiater i Ławiński. Także będziemy na bieżąco informować o tym, co tam się dzieje, dla dobra mieszkańców, dla dobra przyszłych pacjentów i personelu, który tam pracuje. No bo obawiamy się, że no mogło dojść do jakiejś takiej nawet cichej ugody. Został przekazany pół roku ten szpital uniwersytetowi, ale być może pod stołem było takie dogadanie się, że no ten szpital będzie zniszczony w ciągu roku czy dwóch lat. On się znajduje w centrum miasta. Fajnie, fajne działeczki dla deweloperów. Także będziemy trzymać rękę na pulsie. Justyna Żuczek, redakcja Rzeszów 24. Mam takie pytanie w związku z poprzednią konferencją. Była mowa o oddziale kliniki hematologii. Jak wygląda obecnie sytuacja, bo z tego co wiemy, to szpital negocjuje z lekarzami i podobno jest na dobrej drodze, jeśli chodzi o dogadanie się z lekarzami, którzy złożyli wypowiedzenie. Czy coś więcej wiadomo w tym temacie? Wypowiedzi rzecznika szpitala, bo za niego, bo nie chce się publicznie wypowiadać dr Ławiński, tylko wysyła rzecznika, są jak zwykle na okrętkę. Najpierw po prostu doprowadzili do tego, że lekarze już nie wytrzymali, lekarze z kliniki hematologii, chyba tam jest 7 czy 8 lekarzy, złożyło wypowiedzenia, a teraz jak nagłośniła się sprawa i że za miesiąc, dwa nie będzie oddziału, nagle wszystko jest w porządku, dogadujemy się, nie ma problemu. No to po prostu ktoś najpierw doprowadził do problemu, a teraz gasi pożary i mówi w mediach, że wszystko jest w porządku, dogadują się. No ale co doprowadziło do tego, że lekarzom, całemu zespołowi lekarzy z tego oddziału puściły nerwy i nie wytrzymali z tym dyrektorem? No to sobie sami Państwo odpowiedzcie. Też Pan na ostatniej konferencji o problemach na izbie przyjęć, rzecznik szpitala, z którym się kontaktowaliśmy, powiedział, że tego typu problemy są w całej Polsce. Nie jest to nic nadzwyczajnego, że brakuje kadry, brakuje kierowników właśnie na izbach przyjęć. Proszę Państwa, jak sobie nie umie poradzić izbą przyjęć, on będzie tak zwalał, że w całej Polsce tak jest. No w całej Polsce jest około 1000 szpitali. W większości funkcjonują dobrze izby przyjęć. Ja byłem świadkiem ostatnio takiego przypadku, gdzie izba przyjęć drugiego szpitala, może nie tego, ale drugiego, jest obsługiwana przez lekarzy, nie wiem, z Białorusi czy z Ukrainy, w każdym razie po prostu słabo mówiących po polsku. Gdy była po wypadku zrobiona tomografia komputerowa, to okazuje się, że nie ma tam w całym szpitalu lekarza, który umie odczytać tą tomografię. Jest wysyłana aż do Poznania. Czeka się kilka godzin, aż z Poznania elektronicznie opisze zdjęcie lekarz. Także to po prostu jest patologia do potęgi entej. To, że nie ma tutaj od wielu miesięcy, wielu lat kierownika izby przyjęć, no to tylko źle świadczy o dyrektorze. Jeśli za dyrektora Gutkowskiego działało to normalnie i byli lekarze, a teraz po zmianie na Ławińskiego no nie potrafi znaleźć i są konflikty, no to tylko źle świadczy o kompetencjach dyrektora, że po prostu nie umie sobie z tym poradzić. A to, że w wielu tam szpitalach nie ma, są albo takie same problemy, no to tylko świadczy o tych dyrektorach. Bo moi drodzy, no ja widzę tutaj, że w wielu przypadkach to są tacy no, partyjni nominaci, nie? Że po prostu rządzi jakaś partia, swoimi obstawia. Nieważne, nie? Czy tam ktoś się zna na czymś, czy nie, czy miał doświadczenie w zarządzaniu, czy jest dobrym, nie wiem, urologiem, ale jest dyrektorem jako zarządzającym, no bez pojęcia. To nieważne jest, byleby był swój. Także no wreszcie trzeba odpartyjnić te szpitale, bo doprowadzą to do upadku i prywatyzacji publicznej służby zdrowia. Szpital w odpowiedzi na nasze pytanie odnośnie właśnie tego, kto będzie teraz zajmował miejsce pana doktora Pawła Wisza, odpowiedział, że trwa właśnie proces zatrudniania nowego chirurga. Czy myśli pan, że czy według pana jest to tak duża strata, której nie da się jakby zrekompensować innym chirurgiem, czy to wręcz może każdy chirurg, który ma doświadczenie z robotem, być na tym oddziale właśnie kierownikiem? Ja śledzę wszystkie artykuły w mediach odnośnie chirurgii robotycznej, bo to jest nowa dziedzina, a tutaj nas tym wszystkim ożenił Ortyl. I konkluzja jest taka. Jest bardzo mało specjalistów z dziedziny robotyki.
jeden z profesorów z Lublina, z Uniwersytetu Klinicznego, powiedział, żeby być biegłym operatorem, który nie eksperymentuje na pacjentach i nie uczy się na nich, tylko umie naprawdę operować i można bezpiecznie iść do takiej operacji, to trzeba wykonywać około 700-800 operacji rocznie. Moi drodzy, u nas tutaj kilku lekarzy, 200 wykonało, kilku. Czyli oni mają po 50-100 rocznie, czyli nie są, daleko są od tych biegłości. Także nie ma i niedługo nie będzie lekarzy, którzy wykonują tak biegle na robotach. No słyszałem ostatnio, że no, ci nasi lekarze, którzy tu w Rzeszowie wykonują, to są po jakichś takich kursach tygodniowych, dwutygodniowych. No moi drodzy, no to po prostu nie wiem, z czym to porównać, ale ja bym się bał iść pod nóż, pod tego robota, gdy człowiek, który po dwutygodniowym kursie operowałby mnie. No najlepszy przypadek mamy świętej pamięci pracownika Urzędu Marszałkowskiego, pana Adama H. z Łańcuta, który po prostu w Warszawie, co prawda, no ale uległ namowie i poddał się operacji urologicznej, no i nie wyszedł z tego. Także z tego, co wiemy jeszcze, to w Krakowie też około 4 zgonów było po robotach Da Vinci, po tych operacjach. Także to nie jest tak kolorowo. Trzeba po prostu długo ćwiczyć tym wszystkim. Nie ma na razie kto, nie ma jak, nie ma na kim. A to mówienie, że będzie za chwilę, za miesiąc, dwa nowy pan, który zrobi jakiś tygodniowy kurs, to jest tylko żenada. To wszystko, dziękuję.